10 maja odbyła się 46. sesja Rady Powiatu obecnej kadencji. W tym miesiącu zwołana została wyjątkowo wcześnie, co wynikało z konieczności przesunięcia środków finansowych w budżecie w związku z rozstrzygniętymi przetargami na roboty drogowe. Ponadto radni musieli podjąć uchwałę dotyczącą zasad przyznawania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówkom niepublicznym, do czego obligowały ich rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody. Ponadto tradycyjnie, tak jak na każdej sesji, zajmowaliśmy się sprawami związanymi ze zmianami budżetu, a co za tym pociągało również zmiany w wieloletniej prognozy finansowej. Były przedstawione dwa raporty dotyczące pierwszy od współpracy za rok ubiegły z organizacjami pozarządowymi, drugi dotyczył oceny zasobów pomocy społecznej funkcjonującej w powiecie tomaszowskim. Ponadto została skierowana skarga do przygotowania merytorycznego przez Komisję Rewizyjną wspólnie z Komisją Edukacji. Przedłużyliśmy z uwagi na to, że następna sesja będzie najprawdopodobniej w czerwcu. W końcu czerwca przedłużyliśmy również termin załatwienia tej skargi z uwagi na to, że mamy 30 dni jako organ na rozstrzygnięcie od daty wpłynięcia, więc nie jesteśmy w stanie w tym terminie rozstrzygnąć tej skargi, żeby ją merytorycznie przygotować. Ponadto wyrażaliśmy zgodę organowi prowadzącemu gimnazjum w gminie Rzeczyca, który wystąpił, tutaj pani dyrektor gimnazjum wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na ograniczenie jednemu z radnych wymiaru etatu. Wynika to z reformy edukacji, która skutkuje wygaszaniem gimnazjów powoli. Stąd też nasz radny kolega, który jest tam nauczycielem i pedagogiem, jemu się wymiar godzin zmniejszał. Stąd też konieczność zasięgnięcia takiej opinii z uwagi na to, że jest również radnym. Ponadto podjęliśmy uchwałę dotyczącą przekazania gminie Żelechlinek zadania związaną z budową chodnika przy drodze powiatowej. Tutaj została podjęta taka uchwała, na podstawie której będzie zawarte porozumienie i gmina będzie mogła realizować tutaj zadanie powiatowe. W punkcie interpelacji i zapytania radnych pytano m.in. o kondycję finansową szpitala, inwestycje drogowe, a także rewitalizację budowlanki i warsztatów samochodówki. Niecodziennym akcentem ostatniej sesji było wręczenie starości Mirosławowi Kuklińskiemu najwyższego wyróżnienia Ligi Morskiej i Rzecznej – Krzyża Pro Mari Nostro. Otrzymał go w uznaniu szczególnych zasług dla edukacji morskiej oraz krzewienia w społeczeństwie idei Polski Morskiej. Dziękuję serdecznie. Stąd wody pod kilem i pomyślnie wiatrów. Dziękuję serdecznie. No, rozumiem, że mogę parę słów powiedzieć. Tak. Ani po chwilę poczeka. Tak wygląda nadania, które również odczytałem przed chwilą. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no nie mogę powiedzieć, że nie jestem pod wrażeniem, bo no nie przypuszczałem, że to jest aż takie odznaczenie i wyróżnienie. Owszem, tak się złożyło w moim życiu, że rzeczywiście, no może nie tyle z morzem, co z wodą jestem związany i to już od długiego czasu, bo jestem marynarzem, że tak powiem, wód śródlądowych. Niemniej jednak, to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, na Bałtyku pływałem nie tylko na statkach turystycznych, ale także na łodzi żeglowej katamaranie i to sam z żoną, a więc jakieś tam takie mini doświadczenie z Bałtykiem w żegludze również mam. Rozumiem, że nie jest to powodem tego wyróżnienia i odznaczenia, a to, co robi powiat tomaszowski, jeśli chodzi o propagowanie sportów wodnych, zbiorników wodnych, to co tak naprawdę, jak tu pan Wojtek ładnie i pięknie powiedział, no, łączy nas również poniekąd z morzem, bo morze to jest tak naprawdę nasze polskie, przynajmniej na tym odcinku. I Tomaszowianów nie jest, ja może o tych, których pan Wojtek wspomniał, to tak niewiele bym wiedział w tym zakresie, oczywiście łączności ich z morzem. Natomiast mamy również tutaj na sali tomaszowianina, sekretarza powiatu, który no nie tylko Bałtyk jest mu znany, ale jest marynarzem w ogóle mórz i oceanów, co prawda jeszcze może niezauważonym, docenionym, ale mam nadzieję, że również gdzieś tam zostanie w swoim czasie doceniony, zauważony. Otóż
Jak najbardziej ja przyjmuję to wyróżnienie w uznaniu zasług dla całej naszej społeczności powiatowej, wszystkich tych, którzy pływają. Pływają uczniowie naszych szkół, bo tu na Pogorii to jest już jak gdyby standard i stały element szkolenia naszej młodzieży z naszych szkół ponadgimnazjalnych. Mam nadzieję, że ten trend nie tylko zostanie utrzymany, ale jeszcze będzie się rozwijał. Regaty, które zapoczątkowałem gdzieś w tej kadencji o zasięgu ogólnopolskim, mam nadzieję, że w tym roku będą ten wymiar miały naprawdę ogólnopolski jeszcze w szerszym zakresie, bo zadbaliśmy o to, aby promować już się na targach w całym kraju i to od początku tego roku. Zachęcam wszystkich Państwa do też udziału w tych regatach, do żeglowania w ogóle, czy pływania, bo nie każdy musi być żeglarzem. Wystarczy, że ktoś pływa na kajaku i to też jest jakaś przygoda z wodą. Serdecznie dziękuję Zarządowi Głównemu, bo to wiadomo, tam zapadła decyzja i przydział tego odznaczenia. No ale dziękuję przede wszystkim wnioskodawcom, bo gdyby nie było wnioskodawców, gdyby nie było tych, którzy tutaj u nas to koło tak czynnie reprezentują, no bo Państwo nie wiedzą, ale pan Wojciech Małagocki to jest żeglarz no, pierwszej ligi, jeśli chodzi o Tomaszów Mazowiecki i najwięcej może ta młodzież szkolna powiedzieć, która z nim niejedną przygodę przeżyła i to taką prawdziwego żeglowania w ekstremalnych nawet warunkach, o czym też wiem. Serdecznie dziękuję. No i cóż, czuję się zobowiązany. Nie tylko do tego, żeby tak jak powiedziałem dalej uprawiać te sporty, ale przede wszystkim do tego, żeby no też w jakimś większym wymiarze włączyć się w działania Ligi właśnie Morskiej Rzecznej. Więc proszę na mnie liczyć, bez względu na to, gdzie mnie los rzuci dalej, bo wiadomo ta kadencja zmierza ku końcowi, ale gdziekolwiek będę, na jakimkolwiek odcinku zawsze będę służył i chętnie wspierał Ligę. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję.